Coca-Colę? Ja. A kto lubi wodę gazowaną? Ja. No to może woda będzie lepszym przykładem. I teraz słuchajcie, z wulkanami to jest tak trochę jak z wodą gazowaną. Głęboko pod powierzchnią Ziemi mamy zbiornik magmy. Mhm. Czyli tak powiedzmy, że to jest ta nasza woda gazowana. I teraz jak ten zbiornik sobie jest, tak samo jak woda gazowana jest w butelce i jak otworzymy butelkę z wodą, to coś się stanie? Nie. No nic się nie stanie, ewentualnie nam trochę posyczy. A jak tą butelką potrząśniemy i wtedy otworzymy, to wtedy wszystko się wyleje. I tak samo jest z tym zbiornikiem magmy. Tam są gazy. I jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje. Zbiornik magmy sobie jest. Ale jak nam się zacznie to w tym zbiorniku wszystko mieszać, to wtedy wzrasta ciśnienie gazów w tym zbiorniku i wulkan wybucha. Dlaczego powstała Sudecka Zagroda Edukacyjna? Sudecka Zagroda Edukacyjna jest jednym z projektów Stowarzyszenia Karczowskiego, organizacji pozarządowej, która już kilkanaście lat działa w regionie Gór i Pogórza Karczowskiego. Projekt samej zagrody powstał kilka lat temu i ma na celu zwiększenie świadomości o walorach przyrodniczych, geologicznych regionu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. I co tutaj możemy zobaczyć? Jeżeli chodzi o samą zagrodę sudecką, mamy do dyspozycji kilka sal edukacyjnych. Na dole mamy salę ziemi, w której odwiedzający mogą nauczyć się o minerałach, skałach pochodzących z naszego regionu. Mogą się dowiedzieć, jak zbudowane jest wnętrze ziemi. Poznają wędrówkę kontynentów, poznają budowę Doliny Rzecznej. Druga sala to jest sala wiejska. W tej sali możemy poznać architekturę, która dominuje na naszych terenach. Obok sali wiejskiej jest też mini skansen starej kuchni, która została zachowana w oryginalnym stanie po poprzednim właścicielu. Kolejną salą jest sala kaczawska, w której znajduje się duża makieta Gór i Pogórza Karczowskiego, czyli kraina wygasłych wulkanów. Na makiecie zaznaczone są oprócz takich walorów geologicznych, jak pozostałości po dawnej aktywności wulkanicznej, różne rezerwaty przyrody, ale też czynne i nieczynne kamieniołomy oraz zabytki architektury. W tej sali, w której się znajdujemy, mamy różne rodzaje wulkanów. Bo zazwyczaj jest tak, że jak ktoś myśli wulkan, to wyobraża sobie tą ośnieżoną górę, czyli górę Fuji w Japonii. Możemy w tej sali również zbudować swój własny wulkan i możemy sprawdzić również gęstość skał, ciężar skał, grając w jedną z kilku gier multimedialnych, które mamy do dyspozycji na terenie naszego obiektu. Sala, która wzbudza największe zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, jest sala, w której znajduje się symulator trzęsień ziemi. Mamy też do dyspozycji salę kinową, w której wyświetlamy filmy dotyczące przeszłości geologicznej Sudetów, ale również Gór i Pogórza Karczowskiego, jak również inne filmy edukacyjne związane przede wszystkim z geologią i z wulkanizmem. Mi się najbardziej podobało trzęsienie, symulator trzęsienia. Mi tak samo. Mi najbardziej podobały się wulkany i trzęsienie ziemi. A co takiego fajnego było w tym trzęsieniu ziemi? Że się można było się wywrócić i ogólnie się trzęśliśmy. Było bardzo fajnie. Mhm. A wulkany? Wulkany też fajnie. Fajne było, że się rozsuwały. Na przykład, no.